Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Damasiewicz. Zanim Państwu powiem, kim jestem, to chcę jeszcze powiedzieć coś innego. Proszę Państwa, może Państwa dziwić, dlaczego tak przydało, ale to się poniekąd wiąże z tym, co chcę teraz właśnie powiedzieć Państwu. Mianowicie, dlaczego już mam śmiałość, jako jedyny tutaj pewnie nie sędzia, mówić sędziom, co sędziowie myślą o uzasadnieniu. Bo o tym właśnie będę mówić, pozwolę sobie teraz przerzucić się już na ilustrujący to obrazek. Proszę Państwa, ja prowadzę badania, ponieważ przygotowałam taką pracę dotyczącą kompetencji sędziego do podejmowania decyzji jako warunku skuteczności wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Krótki tytuł tej książki to Sędzia decyduje. I element, jaki dzisiaj ze względu na temat wybrałam do omówienia, to są właśnie uzasadnienia. Moje badanie polegało między innymi na tym, że przeprowadziłam rozmowy z setką sędziów, wszystkie wydziały cywilne i rejonowe w Krakowie, plus okręgi cywilne, gospodarcze, cywilno-odwoławcze, gospodarczo-odwoławcze i wizytacje. I zadawałam szereg pytań i chciałam... W tych rozmowach okazało się, że sami sędziowie, mało który sędzia ma możliwość porozmawiania twarz w twarz z setką innych na pewien temat. I czasem sędziowie mówili tak, no może mój pogląd jest niepopularny, ale... I okazywało się, że wielu sędziów właśnie ten sam pogląd wygłasza, wskazując, że być może on nie jest popularny. Okazało się, że niekiedy bardzo popularny. Proszę Państwa, przechodząc już do meritum. Jedna z wypowiedzi sędziów była taka, to akurat cytuję jeszcze spoza tego kręgu osób, otrzymałam dzisiaj kilka czy kilkanaście wniosków o uzasadnienia i połowa z nich to były wnioski od adwokatów tych stron, które wygrały wszystko co do złotówki, co do groszy. I powiem Państwu, że sędzia mówi, skoro nie będą, prawdopodobnie nie będą apelować i w ogóle zdziwiony był, dlaczego te strony, które nie będą apelować, albo później rzeczywiście nie apelują, o takie wnioski składając, dodając sędziom pracy. Po co to robią? I rzeczywiście takie zastrzeżenie wydawałoby się praksjologicznie sensowne. No. Lepiej, żeby sędzia orzekał, niż żeby pisał uzasadnienia do takich orzeczeń, do których nikt nie będzie apelował. Ale wydaje mi się, że tutaj, patrząc z punktu widzenia prawnika, praktyka i często publiczności, sędzia wziął pod uwagę tylko jedną funkcję orzeczenia, mianowicie tę kontrolną, czy nawet nie samokontrolną, tylko kontrolną, natomiast zapomniał o legitymizacyjnej, o tej perswazyjnej i o edukacyjnej. O nich nie będę szerzej mówić, bo Państwo wiedzą tutaj o co chodzi. Natomiast wszystkie te funkcje orzeczenia, one się sprowadzają z punktu widzenia tak zwanych etnometodologów do jednej zasadniczej, mianowicie do wyjaśniania. Ci naukowcy wskazują, że człowiek czyni coś bez przerwy, ale jeszcze dla niego ważniejsze jest uzasadnianie tego, co czyni. Nawet niekiedy tylko dla siebie. Takimi adresatami, tutaj pani Iwona wspomniała, muszą być nie tylko prawnicy, ale czasem osoby, na przykład takie, czyli osoby, które prawnikami nie są, a mimo wszystko chcą usłyszeć, albo dlaczego ich dotknęło takie orzeczenie, albo jako publiczność, dlaczego w ogóle ono zapadło. Ja więcej o adresatach nie będę teraz mówić, ale pani Iwona wskazała, że właściwie sędzia, nawet sam siedząc na sali, ma przed sobą całą orkiestrę do dyrygowania. Słyszeliśmy, że jest kilkanaście grup adresatów czy odbiorców. I teraz pytanie, co to w ogóle jest uzasadnienie? I
Pewnie Państwo słyszeli kiedyś taki żart intelektualny dotyczący tego, że czym się różni wróbek? Ma jedną nóżkę bardziej. Tak? I tutaj chcę powiedzieć właśnie, że uzasadnienie to jest coś innego. I zapytałem Państwa, no to przez że coś innego niż. I ważne to, co wynikało z tych badań, że to jest zupełnie coś innego niż podejmowanie decyzji. To jest zupełnie innego rodzaju praca. I zapytałam sędziów o to, czy uzasadnienie powstaje w momencie, kiedy oni dochodzą do decyzji, czy ta decyzja zapada, oczywiście to uzasadnienie, które później jest napisane, czy ta decyzja zapada i później pojawia się uzasadnienie. No bo logiczne byłoby, prawda, pomyśleć sobie, no dobrze, no najpierw powstają pewne argumenty, żeby w ogóle do tej decyzji doszło. I tak się mogłoby wydawać, że tak jest. Natomiast uzasadnienie jest czymś zupełnie innym i tak nie jest. Państwo z praktyki mówią, że tak nie jest. Ja to usłyszałam również od sędziów i chcę tu zacytować zdanie, z którym nie mogę się zgodzić, mimo iż brzmi bardzo racjonalnie szacownego autora. Mianowicie, nie można aprobować nieracjonalnej metody postępowania, według której rozstrzyga się sprawę intuicyjnie, a dopiero później szuka się uzasadnienia prawnego, dorabiając rację do rozstrzygnięcia. Proszę Państwa, to jest bardzo dobre zdanie, wiem, ale ci z Państwa, którzy byli na zjeździe, wiedzą, że wykazywałam, że owszem, można tak zrobić, mało tego, jest to całkiem racjonalne. Pytanie kiedy? Kiedy? Państwo, którzy są doświadczonymi sędziami, wiedzą, że czytając akta, zaczynając pracę nad sprawą, macie pewne intuicje. Pewne intuicje, które prawdopodobnie później się sprawdzą. Intuicja, dla tych, którzy na tym moim wystąpieniu nie byli, intuicja to nie jest szósty zmysł. To jest sposób połączenia świadomości, doświadczenia ze świadomością. W sposób nagły, gdzie nie śledzimy tej drogi. Doświadczenie powoduje, że w pewnym momencie po prostu wiemy. Ale należy pamiętać, że to nie jest szósty zmysł. Że to nie jest tak, że przychodzi sędzia pierwszego dnia, takie intuicje ma. Intuicja pojawia się po kilku latach i taka swobodna, powiedzmy, pojawia się z tego, co mi sędziowie mówili, po 5 latach. To w takim razie pytanie, no dobrze, ale jak będzie intuicyjna decyzja, to skąd będzie wiadomo, czy ona jest sensowna? I proszę Państwa, tu się powołam na badania Kahnemana, on cytuje również inne, mówię o tak zwanych dwóch systemach. System numer jeden to jest ten intuicyjny, ten, którym się posługujecie Państwo, nie tylko Państwo, przy decyzjach na co dzień, do decyzji prostych albo dla Państwa prostych, opartych na doświadczeniu. To jest system, który nie męczy, dlatego że rozpoznanie jest natychmiastowe. Natomiast drugi, system numer dwa, on jest bardzo męczący, dlatego że on wymaga pracy intelektualnej, on jest bardzo trudny, dlatego że prawie uniemożliwia. Znaczy on się zajmuje takimi sytuacjami, gdzie dwie sprzeczne idee mamy w głowie razem, prawda? Porównując jakieś rozwiązania. I ten właśnie system drugi mówi, sprawdzam do intuicyjnej decyzji. I proszę Państwa, właśnie z tego powodu uzasadnienie, twierdzenie, że uzasadnienie przychodzi później i że wcale to nie jest takie nieracjonalne, okazuje się, że tak rzeczywiście może być. Że decyzja oparta na doświadczeniu jest intuicyjna, ale to, czy ona jest prawidłowa, sprawdzimy za pomocą systemu numer dwa, czyli analizy. Czy tak rzeczywiście jest. Proszę Państwa, i teraz pytanie, dlaczego sędziowie, niektórzy, nie wiem ilu z Państwa, nie lubią pisać uzasadnień, oprócz rzeczywiście takich rzeczy, że nie ma czasu, bo trzeba wypełniać jakieś zupełnie ekspresyjne. O tym jeszcze powiem. Ale proszę Państwa, tu jest jeszcze inna kwestia. Podjęcie decyzji jest kompletnie innym procesem niż przełożenie tego później na słowa. I tutaj mogę zacytować z kolei Hitchcocka, który powiedział, gdy zaczynam realizować film, to dla mnie jest on już właściwie gotowy. Do tego stopnia, że marzę, żeby go nie kręcić. Proszę Państwa, czyli to, że sędzia oprócz braku czasu, o którym jeszcze będzie, ale ma pewien trudność, czy opór, czy mimo, że ma decyzję, która jest dobrze przemyślana, ma problem z napisaniem, to wynika z tego, że to jest kompletnie innego rodzaju aktywność.
i ona wymaga, tak jak pani profesor w wywiadzie Rzece napisała, to wymaga pewnego know-how, pewnych osobnych umiejętności niż podejmowanie decyzji i czasem po prostu umiejętności pisarskiej. Proszę Państwa, tylko mam takie krótkie cytaty z tego, co sędziowie powiedzieli o uzasadnieniach, bo mogą się Państwo spodziewać, że wiedząc, jak wygląda praktyka uzasadnień, mówią, uzasadnienie jest czasem dokumentem sprawozdawczym. Nie wiadomo po co tak długim i nie wiadomo po co zawierają tyle elementów, zwłaszcza historycznych. Ale również sędziowie powiedzieli coś szerzej. Mówią tak, w sprawie typowej, na przykład zasiedzenia, z góry wie, mniej więcej, jakie mogą być zarzuty, że na przykład ten ktoś, uczestnik, który się broni, powie, że za jego zgodą korzystano z nieruchomości i tak dalej. Mniej więcej wiem, w związku z czym oczekuję tego strony, przeważnie te same argumenty powołują zawsze i uzasadnienie układa mi się właściwie automatycznie. Prawda? Dlatego, że sprawa jest stosunkowo prosta, niezależnie od tego, że może być indywidualnie skomplikowana. I inny sędzia mówi tak, że najpierw myślę, mam orzeczenie, później uzasadniam. Jak się okazuje, że uzasadnienie nie wychodzi, to zmieniam decyzję. I jeszcze trzeci przypadek, kiedy sędzia mówi, czasem sprawa jest na tyle złożona, że uważam, że najlepiej jest od razu napisać uzasadnienie, bo wtedy zobaczę, czego mi brakuje i będę mógł sprawdzić, w jakim iść dalej kierunku. Proszę Państwa, widzą tu Państwo takiego kotka za podarganą szmatą. On z rozmysłem konkuruje, bo chcę teraz powiedzieć o wadach uzasadnień, które wynikły z moich badań, oczywiście nie wszystkie. Mówi się, tego nie mówią jeszcze sędziowie, choć niektórzy tak, ale mówi się, że między innymi pani profesor też, przepraszam, znowu na panią się powołam, że skromny jest zakres umiejętności argumentacyjnych. To raz. I drugie, co utrudnia pracę sędziom, bo jeśli nie znają sposobu argumentacji, no to oczywiście utrudnia im pracę. I drugi przypadek, kiedy są formułowane pewne oceny, natomiast nie ma tej umiejętności wykazania, dlaczego ta ocena, dlaczego coś jest dobrze albo źle. Wykazania na zewnątrz, dlatego że sędzia ma przekonanie na podstawie doświadczenia i wie, że ta decyzja jest dobra. Ale chodzi właśnie o ten element uzasadniający. Proszę Państwa, znowu powracam do tego, że to jest bardzo trudne. Diderot, kiedy przygotowywał encyklopedię, wskazywał, że profesjonaliści w swoich zawodach, tam akurat chodziło o drukarzy i zecentów, na nich się powołał, że nie potrafią przekazać tego, co robią. Nie potrafią nauczyć, przekazać, opowiedzieć. Spotkał się z tą trudnością. Natomiast pytanie, co sędziowie mówią, jakie są wady uzasadnień. Po pierwsze, że pisze się w nich o wszystkim. Że to jest, spotkałam się z takimi twierdzeniami, że najlepiej by było część historyczną w ogóle odciąć. I tutaj pojawił się bardzo ciekawy pomysł jednego z sędziów, który współgra z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi, nie musi być uzasadnienie szczegółowe, nie musi być takie detaliczne, tylko żeby było efektywne i na temat. I sędzia mówi tak, mamy wszystkie uzasadnienia, jak leci, w takiej samej mniej więcej formule. Pomijam, że za długie. Czy na pewno niedobrze by było, czy może byłoby dobrze, zakres uzasadnienia w pewien sposób profilować. Podał idealny przykład. Mianowicie sprawę o eksmisję. I gmina żąda uzasadnienia. Tak naprawdę gminę nie interesuje cały przebieg tej sprawy, tylko dlaczego dane osoby dostały lokal socjalny. I racjonalne by było z punktu widzenia wszystkich dowiedzieć się, dlaczego tak się zdarzyło. Proszę Państwa, tutaj to był akurat przykład, ale zwracam uwagę, że profilowanie uzasadnień mogłoby być możliwe, na przykład z tego punktu widzenia. Są takie, gdzie skomplikowany jest stan faktyczny. A prawny nie, tylko faktyczny. Trzeba oczywiście do jego rozstrzygnięcia, do jego ułożenia w pewną rzeczywistość sądową, trzeba zupełnie innych umiejętności niż prawniczych, psychologicznych,
socjologicznych, to jest zupełnie inny moment. Natomiast są takie, gdzie stan faktyczny jest prosty, trudniej ze stanem prawnym i wtedy sędzia się musi wykazać, że jest dobrym prawnikiem. Proszę Państwa, co mówią sędziowie? To jest nasza wina, że te uzasadnienia są takie długie, dlatego że każdy mówi, że powinny być krótsze, ale skanuje się zamiast streszczać. Dlaczego? To bo skanować jest krócej. To się oczywiście przekłada na wielkość papieru, ilość i komunikatywność tego uzasadnienia, natomiast jest to po prostu krócej. Jest to pragmatyka wynikająca z obciążenia sądów i sędziów innymi obowiązkami. Drugie, mówię tak, apelacje są gotowe, zarzuty przygotowane i prawnicy do takie sążniczne apelacje przygotowują. Jakby to wyglądało, że jest maciupkie uzasadnionko i ogromna apelacja. Tak? To też w pewien sposób oddziaływuje i tu ma miejsce tak zwane zjawisko kotwiczenia. Proszę Państwa, kotwiczenie w psychologii polega na tym, że jeśli usłyszycie jakąś liczbę i później pytanie o czyjś wiek, o jakieś zdarzenie historyczne, to tak naprawdę ta liczba, którą usłyszeliście zupełnie niezależnie, będzie kotwicą, od której stopniowo oddalając się, będziecie próbować ustalić datę danego wydarzenia. Jeśli by się okazało, że ktoś powie 1500 albo osobno 900 i zapyta o bitwę pod Grunwaldem, to jest większa szansa, że od 1500 dojdziecie Państwo do 1410, ale jeśli kotwicą było 900, no to może dojdzie się do jakiegoś 1200 roku. Oczywiście nie mówię o Państwu, tylko o kimś, kto by. I proszę Państwa, jeśli chodzi o uzasadnienie, ponieważ jest... zaraz, przepraszam, tu jedną rzecz. Jedną rzecz pominiemy. Bo widzę, że czas nie goni. Jeszcze jedna kwestia, o której dzisiaj mówiłam, że są takie kwestie do uzasadnienia. Długie, krótkie. To jest błąd. To jest błąd. To jest taki typowy... Niektórzy sędziowie zauważają, że no nie chodzi o to, że ono jest długie czy krótkie, tylko na przykład sędzia mówi tak. Jak dostanę od prawnika, który nie daj Boże jest naukowcem, pismo procesowe, które zaczyna się od słowniczka, a później lecą zdania podwójnie złożone do Sienkiewicz, to ja muszę siedzieć nad tym załówkiem i podkreślać te 12 zdań, które mają znaczenie. Prawda? I sędzia zwraca uwagę, że nie o to chodzi, że one są długie czy krótkie, tylko że pisma procesowe odpowiednio później uzasadnienia zaczynają być nie na temat. Zaczynają być nie na temat. Proszę Państwa, to jest typowy taki błąd, jak czasem ktoś mówi, że no miną lata świetlne, zapominając o tym, że lata świetlne nie są miarą czasu, tylko przestrzeni, prawda? Czyli taki błąd, który nam się wynika, nie chodzi o długość, tylko chodzi o zawartość. I proszę Państwa, tak naprawdę, co jest celem uzasadnienia fundamentalnym, co wynika z moich badań, ze świadomości sędziów na ten temat? Uzasadnienie jest komunikacją. Ono musi sprowadzać się do tego, żeby sprawdzić, kto jest odbiorcą, kto jest adresatem i żeby on odebrał w tym sensie, żeby do niego dotarło, żeby nie pojawiła się sytuacja, kiedy sędzia i jego adresaci, tudzież odbiorcy stają w wieży Babel. Powinno to raczej być w ten sposób, nie wiem, czy Państwo dobrze to widzą, obraz Magritte'a, gdzie na początku jest, na pierwszym planie jest obraz z fragmentem krajobrazu, który idealnie pasowuje się w przestrzeń za oknem. Proszę Państwa, przechodząc do, ponieważ też czas widzę, że mnie goni, więc przejdę kilka, Państwo. Miałam tu fragment ze sędzią zmęczonym, z sędzią wypoczętym, który ma tylko pewien zakres zadań, a nie wszystko od woźnego po własną pracę. Proszę Państwa, to też oczywiście uwagi skracam już tylko zdaniami skierowane. To jest polityk w melancholii. I rzeczywiście wydaje się, że czasem politycy powinni taką melancholię popadać, znaczy wypowiadając pewne zdania na temat tego, jak sąd powinien wyglądać, natomiast nie pytając o co
oto sędziów. I proszę Państwa, czy sędzia może być takim atlasem? Jeśli chodzi o uzasadnienie, obiecałam, że do tego wrócę. Te uzasadnienia powinny być pisane, znowu pewnie kilkulowisko, tym razem ja. Być może, że obowiązkowo, tak jak decyzja do każdego orzeczenia. Być może, że tak. Tylko pod jednym warunkiem, że obowiązkiem sędziego będą dwie rzeczy. Orzekanie i uzasadnianie. Nic więcej. Wtedy rzeczywiście mógłby być takim atlasem, ponieważ inaczej, tutaj temat od razu jest trochę inny, ale nazwałam go tak, inaczej okaże się, że Temida zabija sędziów. Tak, to jest dlatego zaznaczam piękny temat. A tymczasem sędzia powinien móc pracować tylko nad swoimi prawdziwymi zadaniami, w tym właśnie być może obowiązkowym uzasadnieniu. Dziękuję.